Witam Państwa z tej strony Tadeusz Nowak i dzisiaj razem z Państwem zobaczę kolejny konkurs Pucharu Świata. Tym razem w Klingenthal po ostatniej wygranej Giovanniego Bressadoli w Lahti. Jesteśmy bardzo dobrze nastawieni na dzisiejszy konkurs. A tu pierwszy skok Valentina Fubera. I to już jest bardzo ładny skok. Więc myślę, że tu też będą bardzo wyrównane zawody. Tak samo jak ostatnio w Lahti. W ojczystej ziemi Antiego Alto, który skacze tylko o metr krócej, ale aż 6 punktów straty będzie miał po pierwszej serii do Valentina Fuber. Popatrzmy, teraz Kamil Stoch. Kamil, ładnie, bardzo dobra sylwetka w locie. Daleko. Bardzo dobry skok Kamila, bardzo dobry skok, 132 metry. Z Fuberem no przegrywa, ponieważ trochę wiatr miał mocniejszy Fuber. No ale to jest bardzo dobry skok. Teraz Angela Niszek. Mocny wiatr w plecy na początku, teraz już opada. I Angela jak sobie poradzi? Trochę nisko nad zeskokiem. Też w pierwszej serii w Lahti dobrze skoczył, w drugiej słabo. Możliwe, że Laniszek teraz zrobi na odwrót. Może tak jak na odwrót zrobił to Granerud. Tylko, że w pierwszej serii słaby skok, w drugiej jeszcze gorszy. Więc no to nie był dobry skok Graneruda i strata do Fubera 13 punktów. No nie idzie coś Norwegom. Bo Mariuszowi Lindwikowi też nie idzie po upadku i niestety Lindwik zrezygnowany ląduje bardzo blisko. Ale zobaczyć proszę, metr w plecy miał Lindwik, fatalne warunki. Teraz warunki, jedynie jeden w plecy. Czeka trener austriacki, by puścić Krafta. Puścił go, fatalne warunki. Ponad metr w plecy, jak sobie z tym Kraft poradzi. Arcymistrz w skokach narciarskich. Bardzo dobry skok. Jak na takie warunki 130 metrów z bardzo dobrymi notami. 3x19. To jest bardzo fajna nota. Johan André Forfang. Trzeci i ostatni z Norwegów. Norwegom nie poszło w Lahti. Ale może teraz Forfangowi. On lubi tą skocznię. On bardzo lubi tą skocznię! I teraz piękny skok Forfang. 133 metry. Mała przewaga, proszę Państwa, nad Fubertem. 1-1, ale w końcu podmienia ktoś tego Francuza. Pierwszy z Niemców, Markus Eisenbichler. Popatrzmy na Eisenbichlera. Dobry skok, spokojny. 126 metrów, ale wiemy, żeby liczyć się, trzeba skakać dalej. Tak samo jak dalej będzie musiał skoczyć Jan Herl. On, bardzo dobra seria próbna. I teraz oddaje znakomity skok. 135 metrów. Nota punktowa to 135, a więc o 3,6 będzie wygrywał z Forfangiem. A czy z Forfangiem też będzie wygrywał Dawid Kubacki? Zobaczymy. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Na pewno! Na pewno Dawid wygra, bo będzie miał pierwsze miejsce o pół metra dalej. Będzie od tutaj Herla. Popatrzmy na powtórkę tego skoku. Dawid Kubacki, znakomite wyjście z progu. Wysoka pozycja nad zeskokiem. Leciał, leciał, leciał i poleciał. Znakomicie Dawid. Brawo. Pierwsze miejsce Polaka. A teraz drugi skok Niemca. Patrzmy, Andreas Wellinger, drugi z Niemców. W pierwszej serii to chyba jest najgorszy skok. 126,5 metra. Zapomniałem o Lindwiku i o Granerudzie, czyli o dwóch Norwegach. No to jeszcze Forfang trzyma poziom, ale już oni niestety nie. Coś niedobrego dzieje się z Norwegami, nie? No niestety. Tak bywa w skokach narciarskich.
W jednym sezonie wygrywasz wszystko, a w drugim nawet nie kwalifikujesz się do pierwszej dziesiątki. Ale o tym nie można powiedzieć o Rio i Kobayashi, bo już od paru lat jest na topie, w top 10, w top 5. Znakomity skoczek. Nie jest aż takim znakomitym skoczkiem Fatiharda i Pcioglu, ale po ostatnim konkursie są nadzieje, bo zajął w nim piąte miejsce. Są nadzieje, że Turcja może tutaj się naprawdę bardzo dobrze rozwinąć w tym sporcie. A teraz Lavrakos! Ależ skok kosa. Wydawało mi się, że będzie to dużo krócej, a Lovro naprawdę o tą znakomitą próbę, jednak trochę noty zepsuł notami, ale to jest dopiero trzecie miejsce. Ale to jest aż trzecie miejsce, można powiedzieć. Teraz drugie miejsce miał w konkursie w Lahti Sabirjan Muminov. Sabirjan, który walczy tutaj, bo on już lubi tu skakać. Pierwsze miejsce na pewno. 136 metrów. No i to jest 0,9 przewagi. Przepraszam, 1,9 przewagi, więc Sabirjan leci po zrobienie historii. Czy historię zrobi Piotr Żyła? Miejmy nadzieję, że tak. Wysoko nad ze skokiem, tak samo jak Sabirjan. No i ponad 135 metrów. Równo 135. Wydawało mi się, że trochę więcej. Dobry skok Piotrka. Będzie trzecie miejsce, więc będzie szansa na atak na podium. Albo będzie na tym podium po pierwszej serii. Zależy od skoku Giovanniego Bressadoli. Giovanni nisko, nisko. No i niestety Włoch psuje swoją sytuację w klasyfikacji generalnej. Lider niestety psuje ten skok. Proszę Państwa, tak się prezentuje lista startowa drugiej serii. Bo tutaj znakomicie skakali Polacy. Kamil Stoch w dziesiątce. Jest dobrze. Tutaj Sabirjan Muminov liderem. Może się zmienić lider klasyfikacji generalnej. Popatrzmy. Mariusz Lindwik. Znowu nieudany skok Lindwika. Teraz bardzo wysoko wyszedł, ale no, czy ja wiem, czy to jest taki dobry skok? 129,5 metra. Lindwika stać tu na więcej. Tak samo jak Graneruda, który no po skoku pierwszym na pewno nie jest zadowolony, tak samo po pozycji w Lahti. A teraz, no teraz można powiedzieć, że w końcu jest taki skok, na jaki oczekiwaliśmy od niego. Ale no, dalej to nie jest to coś, co pokazywał nam przez te ostatnie sezony. Natomiast Andreas Wellinger skacze tak podobnie co do pierwszej serii, ale nie możemy powiedzieć o nim tego samego co o Granerudzie, bo w ostatnich sezonach to on nie występował. Dwóch Niemców i dwóch na początku pierwszej serii już będzie skakać, ponieważ drugi z nich to Markus Eisenbichler i nie obejmie prowadzenia, chociaż wiemy, że Niemiec będzie na prowadzeniu. O, przepraszam, wydawało mi się, że Wellinger wyprzedził Graneruda, a tu jednak Granerud, no, przesunął się już o dwie lokaty. No, zobaczymy, czy dobrze skoczy. Patrzmy, Andrzej Laniszek. Oj, Andrzej Laniszek. Skok średni, ale bardzo średni. No i popatrzmy, Antialto. Alto na pewno wyprzedzi już Laniszka. Czwarte miejsce, przewaga po pierwszej serii pozwala mu być tak wysoko. No ale czy to jest wysoko, bo wygrała tylko z Laniszkiem i z Lindwikiem, którzy zepsuli i to w pierwszej, albo w drugiej serii swój skok.
a nieoczekiwanie na 12 pozycji dopiero Giovanni Bresadola, lider Pucharu Świata, skacze w drugiej serii znakomicie. 133 metry wyprzedza o 6 punktów Grana Ruda. Bambo Ruda. No, arcymistrz skoków narciarskich Stefan Kraft powoli się kończy, można tak powiedzieć, bo te skoki jego nie są już tak dobre jak w jego prime. Ale teraz 132 metry to jest też dobry skok. Tak samo można powiedzieć o Kamilu Stochu. Też bardzo dobry skoczek, ale też się powoli kończy. Oj, oj, oj. Niestety Kamil. Ostatnio nie chcę Kamila. Przedostatni, przepraszam. A, liczyłem tutaj na dużo więcej od Kamila. Ale no, trudno. Ale no, można się też cieszyć, że nie jest to ostatnie miejsce. Teraz widzieliśmy zepsuty skok Walentina Fuberta. Jak mu skończę wątek, można się cieszyć, że nie jest to przedostatnie miejsce, no ale jeśli chodzi o Kamila, to już trzeba niestety się z takich rzeczy cieszyć, bo z jego najprawdopodobniej jeden z przedostatnich sezonów, a teraz Forfang, ostatni, a teraz ostatni z Norwegów, Johan André Forfang. No i on jako jedyny wyrównuje skoki podobne, podobnie skacze jak do czołówka. A do tej czołówki na przykład zalicza się Ryoyo Kobayashi, który skacze znakomicie. No, ten skok w drugiej serii Kobayashiego, myślę, że ma realne szanse dać mu miejsce na podium, chociaż do żyły tracił około 4 punkty. To jest szansa, żeby to osiągnąć. Teraz. Oj, 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 oj. Teraz Fatih Harda i Pcioglu. Niestety dla Turka. Proszę, widzą tutaj Państwo, że dopiero 9. Wygra tylko z Laniszkiem, Stochem, Fubertem i Lindvikiem. Chociaż wygrywa z takimi dużymi nazwiskami, że nikt by w to nie uwierzył przed tym sezonem, ale po tym, co pokazał w Lahti, można było myśleć, że pokaże się lepiej. Podobnie jak Lovrokos, pokaże się lepiej w drugiej serii niż w pierwszej, chociaż w pierwszej znakomity skok. To teraz, no, co tu można dużo powiedzieć? No nic tak naprawdę. Przejdźmy dalej. Jan Herl. Czwarty po pierwszej serii. I tu teraz szansa Austriaków na pierwsze podium od bardzo dawna. No ale niestety nie będzie tego podium, bo będzie przegrywał z Rioju, który już przesunął się o 3 lokaty. Przesunął się bardzo wysoko, a teraz, żeby prowadzić Piotr Żyła, musi skoczyć 134 metry. Na co go stać oczywiście, ale zobaczmy. Piotrek. Pięknie! Brawo! Znakomicie! Wyprzedza Kobayashiego o 0,2. Brawo, Piotrek! Pokazałeś temu Japońcowi, na co stać Polaków. Może jeszcze to pokazać Dawid Kubacki. No, to by już było wyśmienite, ale trochę nisko Dawid, jak na niego bardzo nisko. Pomińmy ten skok, niestety. Pomińmy ten skok. No i proszę Państwa, niesamowity Sabir Żanmuminow. Po pierwszej serii wygrywa. Czy wytrzyma presję? Trochę błąd chyba popełnił na progu, ale wygra! 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 Znakomity też drugi skok Muminowa. On jest po prostu w gazie. Nie wiem, jak to się dzieje, że Kazach wygrywa konkurs. Mamy Piotra Żyłę drugi raz z rzędu na podium. Pierwszy raz w tym sezonie Ryo i Kobayashi też na tym podium. Blisko Jan Herl i Forfang. Kubacki szósty, też można się cieszyć. Lider Bresadola odrobił. Na siódme miejsce wskoczył. Stefan Kraft, legenda skoków
już powoli odchodzi w zapomnienie. Lovrokos, słaba druga seria. Halvor Egnerud, Halvor Egner Granerud, no to słaba pierwsza seria. Tak samo pierwsza seria Eisenbichler z Wellingerem słaba. Alto na odwrót. Na odwrót też miał Ipcioglu, Stoch, Fuber. No i w Lindwijk po raz drugi w tym sezonie trafia na fatalne warunki. Zobaczmy klasyfikację generalną, która się tak prezentuje. Mamy Piotra Żyłę na drugim miejscu z małą stratą. Dawida Kubackiego na siódmym miejscu z stratą do Bressadoli dużą, ale bardzo małą stratą do piątego miejsca. Kamil Stoch przedostatni, 30 punktów jedynie Kamil ma. No, trudno. Zobaczymy się, jak to będzie w następnym konkursie. A ja się z wami żegnam. Nara!